Jak pobudzić metabolizm? Co negatywnie wpływa na naszą przemianę materii? Problem polega na tym, że niewłaściwe odchudzanie jest przyczyną otyłości. I niewiele osób o tym wie, że nieskuteczne próby odchudzania, niewłaściwe traktowanie siebie podczas odchudzania może skutkować obniżeniem tego metabolizmu. Ponieważ na przykład bardzo restrykcyjne diety, takie, które dają mniej niż 1000 kalorii, o których jest bardzo wiele, powodują to, że nasz organizm zamiast zużywać tkankę tłuszczową, ponieważ za tkankę tłuszczową nasz organizm zbiera się na samym końcu, zużywa mięśnie do produkcji glukozy. Ponieważ ta glukoza jest konieczna do pracy naszego mózgu, więc nie można tak zupełnie wyeliminować węglowodanów z tej diety, co często staramy się robić. I w tym momencie nasz organizm zużywa nasze mięśnie do produkcji tej glukozy, a im mniej mięśni, tym niższy metabolizm. Więc po takiej na przykład spektakularnej diecie 15 kg w 3 tygodnie, przytyjemy 17-18 po powrocie do dawnych nawyków i przy kolejnej podjętej próbie odchudzania będzie nam dużo trudniej zrzucić te zbędne kilogramy. Też niestety kwestia metabolizmu jest uwarunkowana częściowo genetycznie, więc są osoby, które mówimy, że są chude jak zapałka, a jedzą jak słoń i nie przytyją nawet pół kilograma, ponieważ mają bardzo wysoki metabolizm. Więc też niestety tutaj z genetyką za bardzo nie wygramy. W jaki sposób przyspieszyć swój metabolizm? Możemy na pewno pomóc sobie wprowadzając aktywność fizyczną, z tym, że niekoniecznie wysiłek aerobowy, czyli niekoniecznie jakieś fitnessy takie tańczone, zumba, tylko coś, co pozwoli nam wzmocnić i trochę zbudować tej tkanki mięśniowej, czyli ćwiczenia z obciążeniem, trening siłowy, trening interwałowy pomieszany właśnie z siłowym. To jest coś, co jest bardzo skuteczne w podniesieniu metabolizmu i tutaj apel do pań, żeby nie bały się ciężarków, nawet niekoniecznie tych różowych, półkilowych, tylko żeby też sięgnęły po większe. Estrogen na pewno nie pozwoli nam zostać Arnoldem Schwarzeneggerem, a sylwetka naprawdę nabierze ładnego kształtu, a metabolizm się podkręci. Sama jestem użytkownikiem Orbitreka, że można ustawić bardzo ciekawy program interwałowy, który daje nam krótki okres lekkiego machania rękami, nogami, a za chwilę to obciążenie wzrasta i musimy się bardziej wysilić. I to już jest coś bardziej sprzyjającego i budowie masy mięśniowej, i utracie tkanki tłuszczowej, ponieważ badania ostatnie dowodzą, że stosowanie diety niskokalorycznej i trening wyłącznie aerobowy sprzyjają również obniżeniu metabolizmu, z tego względu, że jest to taki typ wysiłku i taka dieta, która wprowadza nasz organizm w stan obrony, czyli obniżania metabolizmu, ponieważ organizm nie chce oddawać tego tłuszczu tak łatwo. Długo go magazynował, nie stało się to wszystko w jeden tydzień ani w dwa, więc też nie chce tak łatwo go oddać.